Zebrałem 50 osób na Discordzie. Za chwilę wybiorą one spośród siebie jedną osobę, która wygra 500 zł. W pierwszej rundzie zobaczymy jedynie zdjęcia naszych uczestników. Zakochałem się. Ej, bo tu jest play, można kliknąć. Nie leci. Ulala, daj wylizać bruszkę. Jezus Maria. To jest syn Elevena Xayo, no nie ma opcji. No. A to jest moja mama na Skype'ie. To jest moje ulubione zdjęcie. O, a to koń. Iha! Obejrzeliśmy wszystkich. Teraz każdy z was zagłosuje, kto waszym zdaniem powinien odpaść. Zaraz przejdziemy do pierwszego losowania, ale najpierw reklama. Riot Shadow Legends. Kto ich nie zna? To jest darmowa, strategiczna gra turowa z mnóstwem postaci, umiejętności, przedmiotów. Na całym świecie gra w nią ponad 80 milionów osób. A jeżeli wy jeszcze tego nie robicie, zaraz wam pokażę, co tracicie. W grze zbieramy i ulepszamy czempiony, a potem zrobimy z nich wymarzoną drużynę. Żeby na przykład walczyć z innymi graczami. I tutaj kilka wskazówek od Dwójka Hodo. Mamy taką statystykę jak speed. Ona odpowiada za to, kto pierwszy będzie atakował. A statystycznie rzecz biorąc, jeżeli pierwszy zaatakujesz, to jest większe prawdopodobieństwo, że wygrasz. Także warto inwestować w spele, które na przykład buffują ten speed, nawet dla całej drużyny. Opłaca się mieć postać, która zadaje damage wielu bohaterom przeciwnika. Na przykład moje Tasaki biją wiele osób naraz. Później jakiś inny champion może przyjść i dokończyć dzieła. Także mamy też aury. Są takie postacie, które dają buffa całej swojej drużynie. Na podobnej zasadzie możemy mieć debuffy, które wpływają na przeciwników i mogą pomóc ci łatwiej ich rozwalić. W razie cały czas mamy nowości. Teraz na przykład trwa Forge Pass. Mamy eventy, w których zbieramy punkty z okazji czwartych urodzin gry. A jeżeli macie Prime'a, to w tym miesiącu na przykład możecie zgarnąć championa Genbo. The Dishonored. Gra jest darmowa, działa i na komputerze, i na telefonie. Słuchajcie, w opisie macie link, tu jest też kod QR. Dołączcie do Riot i zgarnijcie darmowy starter pack. A my przechodzimy do naszego pierwszego głosowania. W tym filmie sami uczestnicy zadecydują, kto wygra 500 zł. Po zobaczeniu swoich zdjęć, każdy z nich miał oddać głos na to, kto ma odpaść z dalszej rozgrywki. Najwięcej głosów, czyli 15, zgarnął numer 50. Czuję się zaszczycony. Gratulacje. Natomiast pożegnamy się też z 24 innymi graczami. To jest 25 osób, które odpadły już na pierwszym etapie. W grze zostało 25 graczy. Teraz odpalą kamerki i powiedzą po jednym słowie. W oparciu o to właśnie słowo dokonamy kolejnego głosowania. Geronimo. Dolewamy. Co to za ognie? Depresja. Czambonurek. Msza. Miłość. Krytytka. Ej, masz kuchnię za sobą. To jest cały pokój. Perswazja. Lasagna. Elektroencefalografia. Dłuższych nie było? Proszę. Oja. Pick me. Wolność. Przyjaźń. Czemu nikt nie mówi nienawiść, albo nie wiem. Hentai. Konstantynopol. Pyreczki. No i to jest dobre słowo. Szao. Pan do wywiania konkurencyjnego streamera tutaj proklamować? Labrakadabrador. Czy to jest rodzaj labradora? To jest magiczny pies. Łysina. O ty! Berlinki. Yes. Przyjaciele. Prawie podbane, ale jednak nie. To tak jak moje filmy. Zemczy Szczykiewicz. Poraz. Niglet. Co to jest niglet? To jest drobnienie od imienia niglet. Jakiego imienia? Zostawmy to tak. Dobra, czas na głosowanie. Pytanie, czy pamiętacie te 25 osób, które odpadły w pierwszej rundzie? No tak. Bo ja znam. Tak. Oni też będą brali udział w głosowaniu. Mamy wyniki, pozbędziemy się teraz 5 osób z największą liczbą głosów. Zaczniemy od osoby, która zgromadziła najwięcej. 19 aż. Nie wiem, co wam ta osoba zrobiła. Jest to osoba z numerem 22. W sumie jestem wdzięczny za szansę tutaj i miło mi się was słuchało. No i bardzo miłe pożegnanie. Kolejna osoba, która z nami się pożegna, to jest numer 49. Takie dobre słowo wybrałaś, no i co? Było fajnie, dziękuję za udział. Kolejna osoba, to jest 7. Czemu oni wyrzucają człowieka, który mówi depresja? Boją się tego. I to jest przecież Tyler One! Kolejna osoba, która odpada, to jest numer 2. Jakieś ostatnie słowa do naszych? Do zobaczenia w następnej rundzie. Dobre! No i ostatnia osoba to numer 21. Ej, czekaj, co? Dopiero zobaczyłem, kto to jest! Ja kieruję to wszystkim, co mnie wygłosowali. Ja w tym was znajdę. Słuchajcie, normalnie w moich planach było to, żeby 5 osób wypadło, ale są jeszcze 2 osoby, które otrzymały tyle samo głosów, co numer 21. Te osoby również odpadają. Są to numerki 23 oraz 48. No, życie, nie? Żeby dać trochę nadziei osobom, które do tej pory odpadły, postanowiłem kilku z nich dać szansę na powrót. Teraz masz misję. Musisz odpalić udostępnianie ekranu, odpal twoją przeglądarkę, nie wiem, z której korzystasz. Wejdź na YouTube'a, pisz Dr. Hodo i zobaczmy, czy subskrybujesz. Jest subskrypcja! Dobra! Mam mały news dla was. Jedna z osób, którą odrzuciliście w poprzedniej rundzie do nas wróciła. Jest to pani z numerem 2. Zgadnijcie dlaczego. Czemuż to? Bo subskrybuję kanał Dr. Hodo. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to polecam nadrobić, bo może to wam się przydać. 19. Słuchaj, mamy jedno wolne miejsce. Czy chcesz przywrócić pana konia, numer 40? Czemu nie? Niech ma szansę, niech się bawi dalej. No i elegancko, dobra. Uczestnicy tego nie wiedzieli, ale cały czas miałem do dyspozycji złotą kartę, którą mogłem wręczyć komuś, żeby go ocalić.
Póki co jednak nie miałem zamiaru jej używać. W trzeciej rundzie gracze mieli pokazać swój talent. Malowanko. Ej, łysy pan jakiś. Ale czemu mi czapki nie narysowałaś? No weź. Panie montażysto, zakryj czapką. Dobra, kozacki talent. Prośbę do pana numer 4-3. Będę śpiewał. Tęsknię za jutrem swojego cienia, by już nie widział nikt, jak błądzę po zgliszczach własnego piekła. Ej, kozak. Ale POV zajebiste. Jeszcze kręci fidget spinnerem. Dobra, to przechodzimy do... konia, numer 40. Dzień dobry, nie mogę oddychać w tym. To jest twój talent? Mam kostkę Rubika. Wiesz, coś śmieszne, że nic nie widzę, ale czekaj. Jeżeli on ją ułoży na ślepo, to naprawdę jest moim idolem. Ty nie mów, że to ułożysz. Zdać mi chwilę. O! Ułożył! O, skubany! Ja muszę iść po mój talent. Mamo! Jego matka, to jego pan! Pomachaj. Dzień dobry! Ostatni numer? To był twój talent! Nie no, koks! Brawo! Siema, witam w mojej kuchni. Zrobię dla was kozak makaronik. Wchodzimy w pomidory. O, trach, szpinak, dobra. Wszystko mi się podoba do tej pory. Gotujemy kluchy, dobra. Chodo ciągle leciał w tle. No to zdecydowanie. Ej, no dobrze wygląda. O, cholipka, jakie piękne żarełko. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale narysowałam paru uczestników. Ej, no kurczę! Ja poznaję po samym tym. Jest Ellen Węgajewski, o mój Boże. Ale kozak. Muszę wyjąć mój talent ze spodni. O kurde. To jest Kazoo. Wierzcie lub nie, ale mieliśmy dwie osoby, które zagrały Barkę jako swój talent. Połączyłem ich występ w jeden. Bareczko, o Boże. Ja, no kozak, brawo. Co? Robi? Dobra. Sona? To jest Sona? Żona! To robi dobra żona? Aaaa, spodziewałem się czegoś innego, ale okej, też spoko. Czekaj, to jest jeszcze deser! Damian Ziaja? 2-4. U pani Clash Royale, oby legenda poleciała, nie wiem czy O kurde, szpagat! O kurde, pani! Jedziemy do 19. To jest popielniczka z wypalonym na drewnie wilkiem. O kurde. Przesterowała się na refrenie w chuj, ale będzie dobre. To jest chleb. O mój Boże, o coś wyjmuje z tego chleba! Żelki w chlebie! O mój Boże! Przygotowałem sztuczkę magiczną. Ja cię zniknął twój palca, co? Bo myślę, że wszystko pójdzie z planem. Nie on to robi. Nie pokazał. Nie on robi Wysockiego. Oko Saurona widzimy. Przechodzimy do ósemki. Jak dla mnie to powinna być emotka w Fortnite. Ostatni talent. Lecimy do dwójeczki. Czy ty będziesz nam robić zdjęcie? Oczywiście. Ej, to jest moja morda. What the fuck? Po prezentacji talentów przyszedł czas na kolejne głosowanie. Mamy wyniki. Mamy pierwsze 4 osoby, które odpadną. Osoba, która nazbierała najwięcej punktów, to jest numer 15. Co sztuczka magiczna się nie podobała. Kolejna osoba, która miała 7 głosów, to jest pan z numerem 24. Otwieranie skrzynek się nie podobało. Następna osoba, 39. Mamusia nie wykierowała. I ostatnia osoba, która wiemy, że odpadnie, zdobyła 3 głosy. I to jest numer... 4-3. Ewidentnie ludzie myśleli, że jestem impostorem. Zostały jeszcze 4 osoby, które mają po 2 głosy. Do kogo może należeć ta decyzja? No, 32, dobra, ty możesz powiedzieć. Czy te osoby, wszystkie, cała czwórka przechodzi dalej, czy cała ta czwórka opuszcza nas w tym programie? Ja was bardzo wszystkich lubię i chciałem powiedzieć, że zostajecie wszyscy. No dobra, słodka decyzja. No to w takim razie przechodzicie dalej, a były to osoby 8, 29, 38 i 41, także macie chyba dług u 32. Przed przejściem do następnej rundy miałem dla naszych uczestników jeszcze kilka niespodzianek. W rundzie z talentami pożegnaliśmy się z 4 osobami. Teraz pytanie do ciebie, czy może chciałbyś, żeby ktoś jeszcze opuścił naszą rozgrywkę? Nie chcę nikomu robić przykrości. Fajna decyzja. Słuchaj, a może w takim razie chciałabyś podmienić jedną z osób, która jest z nami teraz na Discordzie, na którąś z osób z drugiego kanału? Masz tam jakiś znajomy? No, znalazłoby się sparu. Ja myślę, że tutaj wszyscy zasłużyli na to, żeby tu być i nie ma co wymieniać, bo będą niepotrzebne kwasy. To był tak naprawdę test. Jakbyś kogoś wchodzała, to bym ciebie zamienił jak coś. Także zdałaś. 17. Czy ty masz kogoś, kogo chciałbyś przywrócić? A ja mimo wszystko bym przywrócił 49 za bardzo fajne zdrobnienie imienia. Dzień dobry pani 49. Dziękuję bardzo. 33. Możesz poświęcić swoje miejsce, ale wpuścić do następnej rundy 3 osoby, które już odpadły. Właśnie jest tylko jedna osoba, którą bardzo bym chciała przywrócić. A jaki to numerek? 37. Ja go tutaj przyniosę. Panie numer 37, twoja koleżanka 33 dostała propozycję, żeby w zamian za
jej udział w kolejnej rundzie, wsadzić tam ciebie. O Boże! Czy ty byś to zrobił? To jest ciężka decyzja. Przysięgam, o co wskrybuję cię, jak po tym nagrywkach. Mnie? Chciałbym, żeby oto numer 33 został w grze dalej. Dobra. To słuchaj, to w nagrodę 33 zostaje i 37 przechodzi również. Zostało nas 18 osób. W tej rundzie poznamy się trochę lepiej. Każdy będzie miał dwa zdania, żeby nam siebie opisać. Nie zmarnujcie ich. Zaczynamy od dwójki. Jestem tym typem człowieka, co jest ambitny, ale leniwy. Dlatego całe życie próbuję wbić golda w lidze. Nazywam się Janek, pochodzę z Morzyszczyna. Moje zainteresowania to kobiety, dziewczyny i panienki. To ja jestem Eryk i jestem koniserem egzotycznych produkcji zamieszczanych w internecie. Na pewno chodzi o filmy z wakacji z Tunezji. Jestem Norbert, lat 17. Moje zainteresowania to mama kolegi Oskara i gry komputerowe, głównie osób. Jestem Wojtek i kocham moją mamę oraz siostrę. Jak wygram, kasa pójdzie na bobuksy dla siostry. Szczęśliwy ojciec, który spełnia się w tym, co robi. Kochające przygody, gdzie nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu. Jestem Damian, pochodzę z niestety z Łodzi i kocham moją drugą połówkę. Jestem Karina, mam lat 18 i nie wierzę, że dziś odwalam takie akcje. Lubię rymować i gotować, może coś jestem w stanie zmiksować. Mam na imię Adam, lat 20, pochodzę też z Łodzi i jestem tancerzym studentem. Jestem Zosia Kapyrka, lubię małe kotki, historię o seryjnych mordach i remonty w Poznaniu. Dobre kombo. Nie ma co. Jestem kolegą Szał. Chyba ktoś tu wylatuje. Jestem Julka. Lubię oglądać anime i płakać grając w LOLa. Obniżam minratu Zeri, zamieszkuję Śląsk i czasem wyję do Księżyca. Siema, jestem Iguś. Z moich zainteresowań mogę powiedzieć, że lubię jeździć na rowerze, grać w siatkę, grać w gry, grać na instrumentach oraz interesuję się również koleżanką z numerem 38 i kolegą z numerem 43. Jestem Zuzanna, mamusia dwójki królików mieszkająca w Warszawie. Specjalizuję się wysokimi dywizjami w grze League of Legends, dlatego na jednym koncie mam Golda, a na drugi brąza, grając tylko i wyłącznie stopami. Okej, dobra, dobra. Ja wierzę na słowo. 40. O, ciekawe, co teraz zruszymy. Jestem Patataj i wychowałem się w małej stadwinie pod Bydgoszczem. Moje zainteresowania to subskrybowanie kanału Arkon, gorące klacze i programowanie. Chyba się przejęzyczyłeś, chciałeś powiedzieć Anterias. A, Anterias, przepraszam, pomyliło mi się. Elożelo, jestem Filip i wcale nie jestem taki elegancki, jak się ubieram. A urodziłem się w domu, który sam zbudowałem. Czekaj, co? Jeśli jako jedna z ostatnich osób na planecie zostałaby ci do towarzystwa bardzo miła osoba i super skromna osoba, to prawdopodobnie nie jestem to ja. Człowiek orkiestra o złotym sercu, nieco mniej złotym portfelu i beznadziejnie głupim poczuciem humoru. No to widzę, że tutaj wygrana by się przydała. Jestem Weronika, jestem mamą oto tej pięknej Pinki i jeżeli ktoś potrzebuje pomocy z matematyką, z chęcią pomogę, bo mam z niej szóstkę. No to słuchajcie, teraz czas na głosowanie. Proszę Państwa, mamy wyniki. W tej rundzie poznamy się z 8 osobami i zaczniemy od osoby, która miała najwięcej głosów. I jest to, aż głupio mówić, ale pani numer 49. Kolejna osoba, która nas opuszcza, to jest dwójka. Do zobaczenia w następnym jakimś turnieju. Podoba mi się takie nastawienie. Kolejna osoba, 41. Chyba nie mamy tutaj za dużo fanów eleganckiego ubioru. Szkoda trochę. Kolejna osoba, z którą się pożegnamy, numer 8. To masakra, no co? Kolejna osoba to 32. Nie, syn! No nie, no tego, to się nie spodziewałem. Kolejna osoba, która odpada, to numer 20. Żegnam się, do zobaczenia, kiedyś jeszcze. No i jeszcze dwie osoby. Ciężko mi to mówić, bo to osoba, którą przed chwilą przywróciliśmy, numer 37. Nie zabawiłeś długo? Wyczułem to. No i słuchajcie, ostatnia osoba, z którą się pożegnamy w tej rundzie, to jest numer 44. Dziękuję bardzo, było super. Wyniki tego głosowania mnie na tyle zawiodły, że postanowiłem wytoczyć moją złotą kartę. Nie wiedziałem tylko, któremu z moich faworytów mam ją wręczyć. Mam tak zwany złoty bilet. Ale ja sam nie wiem, kogo mam wybrać, to jest najgorsze. Powiem tak, został mi jeszcze jeden dres do pokazania. Muszę się przyznać, że nagrałem trochę zasady. Nie byłem w stanie się zdecydować. Przepuściłem dalej obie te osoby. Przepraszam. Teraz uczestnicy mieli podzielić się na dwie grupy. Macie 5 minut, żeby się dogadać, kto będzie w której grupie. Macie grupę numer 1 i grupę numer 2. Nie minęło 30 sekund, nasi gracze już byli podzieleni. A końco pokazuje. W grupie numer 1 mamy 3, 26, 29, 32, 38 oraz 40. A w grupie numer 2 11, 16, 17, 19, 33 i 44. Jak się nie trudno domyślić, teraz będziemy głosować na całą grupę. Która grupa ma odpaść waszym zdaniem? W której są wasi faworyci? Słuchajcie, trochę serce boli. Tu nie ma zwycięzców. No oprócz grupy numer 2, która przechodzi dalej.
Tak jest, gratulacje. A niestety z trójką, 26, 29, 32, 38 i 40 się pożegnamy i zaważyły dwa głosy różnicy było. Zostało 6 osób, poprosiłem was wcześniej, żeby każdy z was przygotował krótką prezentację o sobie. Zaczynamy od pana numer 11. Prezentacja o mnie. Moje zainteresowania to granie na komputerze i mama kolegi Oskara. Oto on. Jeśli nie chcesz, by nawiedził cię w nocy, przepuść mnie do tego etapu. O kurde. Bułka poselska. Witam w prezentacji. Co to jest? League of Legends, Among Us, Minecraft, Hearthstone? A to nie wiem. Jest plag od razu, TikTok, dobra. Mam dwa piesy. Czasami mnie pytają tako, jak osiągnąłeś wszystko, co masz. Odpowiadam tak. O ja pierdol. Dobra, to jestem ja. O kurde, jaki siatkarz. Ej, ile lat temu to było? Lutego zeszłego roku. Liga amatorska w Bydgoszczy. To też ja, dobra. To jakieś grzybanie w komputrze. Kozak. 19. Prezentacja Damian. Lat. 16. Co to był za akcent, to nie wiem. Pierwszym moim większym zainteresowaniem, które jest w moim życiu od dłuższego czasu, to anime i muzyka od J-Rocka przez rap po black metal. Ukończyłem technikum o kierunku przemysłu mody. Od 3 lat w szczęśliwym związku. Nie jest oksymoron? Szczęśliwy związek? Chyba w twoim życiu, Paweł. Chyba tak. Oczywiście nie mogła zawracać moich małych psów. Mika i Kola. No i dosko. Teraz numer 33. Am I right? O nie! Jestem alternatywką! Wszystko się kiedyś ułoży, 2 metry pod ziemią. Jestem mainem Zeri i Warwika. O kurde! O! Jest idol! Nie no, ale kozak freska. Prezentacja o mnie. To ja w mojej czapce, żabce. No that's pretty cool. A jestem osobą niebinarną, a co za tym idzie? Jeśli zaczniecie do mnie mówić w 0 i 1, to nie zrozumiem ani słowa. Co tu robi Arkoan? Czekaj, to ty stworzyłaś ten awatar? Tak, zgadza się. O jacie. Mimo, że to konkurencja, muszę zaakceptować. Mam najsłodszego kota na świecie. Wszyscy mają jakieś zwierzaki. No ja nie wiem teraz, kogo tu wybrać. Na szczęście, to nie ja będę musiał to zrobić. W tej rundzie najwięcej głosów zebrały dwie osoby. Numer 17 oraz 44. Takie preski. Dobrze, to powodzenia. Jestem w szoku, że tak daleko zaszedłem. Yeah! Witam was w półfinale. Dostała nas czwórka. Do wielkiego finału mogą dostać się tylko dwie osoby. Tym razem głosowanie mieliśmy już za sobą. Poprosiłem sekretne jury o oddanie głosów zawczasu i znałem już werdykt. Decyzję miałem podać każdemu z osobna. Najpierw numer 11. No, to są trudne wieści do przekazywania. Zaszedłeś bardzo daleko i wiem, że... bo już pewnie czujesz smak finału. Ale niestety muszę ci powiedzieć, że nasze sekretne jury wybrało ciebie jako osoba, która odpadnie w tej rundzie. Musimy się z tobą pożegnać na tym etapie. Sekretne jury stwierdziło, że to ty odpadasz. Musisz się z nami pożegnać w tej rundzie, nie dostajesz się do finału. Tak jest. Wszyscy uczestnicy usłyszeli, że odpadają w tej rundzie. Dobra, ważne, że tak długo dotrwałem, no. Niemiło trochę, ale pokazałem prezentację. Zapraszam na Knucias na TikToka, tobie shitpost robię. Widocznie tak musiało być, no i w ogóle fajnie, że mogłem się tutaj pokazać. Liczy się zabawa. Tak mi to zaspoilerował. No cholera jasna, jak mi przykro. A teraz czas odkryć prawdę. Dobra, słuchajcie, sekretne jury nie istnieje, tak naprawdę zostaliście poddani próbie. What? Każdemu z was powiedziałem, że odpadacie. Celem tego eksperymentu było to, żeby zobaczyć, jak sobie z tym poradzicie, jaka będzie wasza reakcja. A teraz nasze prawdziwe jury, czyli wszystkie osoby, które odpadły wcześniej, zagłosują, kto przejdzie do wielkiego finału. Teraz już naprawdę będziecie odpadać w razie czego. Zacznijmy od osoby, która miała najwięcej głosów. 37% głosujących zdecydowało, że to niestety numer 33 musi się z nami pożegnać. Wydaje mi się, że jednak nie wszyscy kochają alternatywki. Alternatywką weźmiemy ślub. Pierwszą osobą, która dostaje się do finału i dostała najmniej głosów, to jest 16. Gratulacje, jesteś w finale. W takim razie 11 i 19, jest tylko jedno miejsce pozostało. Do finału przechodzi... numer 19, gratulacje. Dziękujemy ci, 11, i lecimy do wielkiego finału. Mamy tutaj numer 16 i numer 19. Wyglądacie jak bracia. To jest mój starszy brat, prawda. Teraz każdy z was wybierze sobie jednego reprezentanta spośród osób, które odpadły. 19 jako swojego reprezentanta wybrał numer 17. 17, masz minutę, żeby przedstawić 19 naszym głosującym w jak najlepszym świetle. Czas. Start. 19 to nie liczba. Za tą liczbą kryje się wielki człowiek o imieniu Damian, 26-letni człowiek z brodą, piękną brodą, gdzie jak wyłączycie kartę graficzną, to byście mogli zobaczyć Najświętszego Jezusa. Ukończył technikum modowe, widać po nim, jak on jest pięknie ubrany. Stylem to dosłownie aż olśniewa wszystkich, dlatego ma tak ciemno w pokoju, bo jakby włączył światło, to by oślepił nas wszystkich. Spójrzcie na jego popielniczki, które robi. Wszystko własnoręcznie i powiem wam szczerze, jeżeli byłbym petem w innym życiu, to chciałbym skończyć w tej popielniczce. A, brawo! 16 natomiast miał reprezentować pan z numerem 32. Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Jestem adwokatem numeru 16. Co zrobił 16 dla nas? 16 pokazał nam magię przyjaźni, magię
magię szczęścia. On nam pokazał żelki. Śmiej żelki. A wiecie dlaczego śmiej żelki? Bo wszyscy się śmiejemy. Wszyscy się śmialiśmy na ten widok. A teraz jak prawdziwy lider, jak prawdziwa osoba, która powinna wygrać, gotuje kociołek Panoramixa, żebyśmy jak galowie mogli powstać. Ile można? Iść dalej i walczyć. Na przykład w następnym konkursie doktora Hodo, który na pewno też będzie za mną. Stop! Mamy dwie finalne przemowy i uwaga, teraz głosujemy, kto ma wygrać. Wybierzcie swojego ulubieńca. Zaraz dowiemy się, kto jest wielkim zwycięzcą dzisiejszego odcinka, ale widzowie, po tym filmie obejrzyjcie sobie ten, w którym 99 osób decyduje, kto wygra 10 tysięcy RP. Teraz nie będę przedłużał. 500 zł wygrywa... Numer 16. Gratulacje. Brawo! Ktoś wygra, to jest!